Maciej Słojewski i standardy zarządzania projektami informatycznymi. Zapraszam Cię, Maciej. To chyba zacznę. Ja jestem entuzjastą Joomla, topystą. Nie wiążę mnie z Joomla cele zarobkowe, nie zarabiam na tym. Wszystko zaczęło się gdzieś, że ostatnio właśnie pisałem artykuł na ten temat, aż spojrzałem sobie w swoje prywatne archiwum. Wszystko gdzieś tam zaczęło się w 2005 roku, kiedy doszedłem do wniosku, że chciałbym skorzystać z dobrodziejstw internetu i zacząć coś publikować w internecie. I skończyło się tak, że w 2007 roku uruchomiłem swoją stronę mstonik.pl na Joomli. Joomla była najlepszym rozwiązaniem, najtańszym, najwydajniejszym, najprostszym w obsłudze, a moim celem nie było wnikanie w arkana techniki. Ja chciałem po prostu dostarczać treść, publikować w internecie. I od 2007 roku strona moja stoi na Joomli. Postanowiłem w związku z tym, że wszystko, co dostałem, było za darmo, no w jakiś sposób się odwdzięczyć. Zaczęło się od tłumaczenia rozszerzeń na język polski, interfejsu graficznego użytkownika, różnych rozszerzeń do Joomli na język polski. Później poznałem Stefana Wajda w ten sposób, który mnie wciągał coraz bardziej w działalność szeroko pojętego hasła społeczność. No i od pierwszego Joomla Day Polska gdzieś tam się pojawiałem. Miałem jakieś swoje drobne prezentacje, nie takie jak dzisiaj. Mnie koledzy i koleżanki mocno pilnują, żebym współpracował z Joomlem User Group Trójmiasto miasta. No, a dzisiaj chciałem Państwu poopowiadać o standardach zarządzania projektami informatycznymi. Nie ukrywam, że bezpośrednią przyczyną do wyboru tego tematu jest Andrzej Kempert. Cześć. Właśnie pojawił, ponieważ no, chciałem, że ten temat na poprzednim spotkaniu, w zasadzie temat pokrewny, co zrobić z wymaganiami, no, wywołał dyskusję. Idąc za czasem, postanowiłem poopowiadać trochę o swoich doświadczeniach. Jeszcze parę słów, co robię w tej chwili, w takim razie, skoro nie żyję z Joomli. No, pracuję w dużej międzynarodowej korporacji. Na stanowisku starszego specjalisty i coraz bardziej też skręcam w kierunku zarządzania. I o tym też powiem za chwilę kilka słów. Czemu jeszcze taki temat? Bo w gruncie rzeczy wykorzystywanie Joomli do różnego rodzaju celów, takich jak postawienie sklepu, przygotowanie dla klienta jakiegoś portalu, no to w gruncie rzeczy jest projekt informatyczny, mniejszy lub większy. Chciałem poopowiadać Państwu, powiedzieć Państwu parę słów na temat tego, w jaki sposób zarządza się dużymi projektami informatycznymi, takimi gdzie są duże pieniądze, gdzie duże pieniądze wchodzą w grę, gdzie dłuższe też czasy wykonania wchodzą w grę. Być może znajdą Państwo w tym, co mówię, coś przydatnego dla również swojej skali przedsięwzięcia. To chciałem na początku wyjaśnić, dlaczego w ogóle taki temat, to już w zasadzie powiedziałem i co i jak. No, zarządzanie to jest wynalazek. To chciałbym, żebyśmy sobie na początku utrwalili. To nie jest tak, że to zarządzanie od zawsze było i dzisiaj jest wiele różnych też definicji zarządzania, niemniej jednak w którymś momencie ludzkość sobie powiedziała, aha, to trzeba jednak posadzić kogoś na stanowisku, na krześle, kto będzie myślał o tym zarządzaniu, myślał o tym, jak zrobić, żeby było lepiej. No i to jest szeroko rozumiane hasło, tak jak już mówiłem, co to znaczy w gruncie rzeczy, zarządzać. Ja bardzo lubię takie hasło, które się z tym wiąże, bo jeśli chcesz zarządzać, to musisz mierzyć. I to pokazuje związek
kontakt z tymi dziedzinami takimi bardziej technicznymi, technicznymi zarządzania. Czyli próbujemy oddziaływać na to, w jaki sposób idzie nasz biznes w sposób racjonalny, na podstawie jakichś konkretnych przesłanek. No i teraz po latach mamy tak zwanych systemów zarządzania, czyli pewnych metodyk, które mówią, w jaki sposób postępować, to bardzo dużo. Chyba najbardziej znana na świecie, przede wszystkim w USA, ale nie tylko, no, u nas na terenie kraju też rozpowszechniona jest ta metodyka ISO 9001 systemu zarządzania jakością. I tu chciałbym podkreślić jedną rzecz. ISO 9001 w powszechnej opinii jest pojęciem, które kojarzy się od razu z dużą firmą, z dużym przedsiębiorstwem. Nic bardziej mylnego. ISO 9001 może mieć też zakład szewski, nawet jednoosobowy. To wszystko jest kwestia podejścia do tematu. Czy można na tym na przykład zarobić? Na tym, że jest wprowadzony system ISO 9001. Wśród firm o pewnej skali no jest to po prostu konieczność, a w szczególności w niektórych branżach. Po prostu jedna firma nie zaufa drugiej, no tu mówię na przykładzie na przykład tej firmy, gdzie ja pracuję. Nie podpiszemy umowy o współpracy, zwłaszcza takiej długofalowej, z firmą, która nie ma standardu zarządzania jakością. Niekoniecznie ISO 9001. Po prostu to jest pewien wyznacznik dojrzałości organizacji, z którą współpracujemy. Jeśli mają system zarządzania jakości i potrafią to pokazać, to idziemy dalej. Jeśli mają system zarządzania jakością na przykład, oznacza to, że godzą się na audyty. To znaczy, że możemy wysłać swojego człowieka z zestawem pytań, który się pojawi w ich organizacji, będziemy pochodzić po korytarzu, popytać ludzi, zobaczyć, jak organizują pewne rzeczy. I to jest też wskazówka, w jaki sposób szukać pracy. Jeżeli rozmawiamy z jakimś pracodawcą, warto spytać, czy ma system zarządzania jakością, bo to świadczy też o pewnej dojrzałości w organizacji, tego, gdzie jest w danej chwili. No i inne takie popularne hasła, które Państwo pewnie słyszeli, to jest Agile, czyli to jest system zarządzania zwinnego, Scrum, czyli taki system zarządzania iteracyjnego. No i tak najprościej powiedzieć, że są właśnie kaskadowe i rekursywne. Systemy zarządzania kaskadowe to są takie, gdzie dzielimy proces wytwarzania tego, co robimy, na fazy. I jedziemy, faza po fazie, jedna po drugiej. Czyli jest pewien łańcuszek. A rekursywność polega na tym, że ten łańcuszek nie jest najważniejszą cechą. Najważniejszą cechą są nawroty, które wykonujemy po to, żeby uzyskać zaplanowany cel. I teraz takie hasła, które wiążą się z ISO 9001, który jest mi nieco bliski. To są też hasła, które pozwalają znowu ocenić, jak działa dana organizacja. To jest wydzielenie ról, procesów, sposobu kontroli i pewne ukierunkowanie na czas, zasoby i jakość. Teraz o tej skali. Skala danego przedsięwzięcia wiąże się z wzrostem odpowiedzialności, energii, no ale też pieniędzy. Przytoczę prawo Murphy'ego, które Państwo pewnie znacie. To jest prawo, które powinno moim zdaniem być przy głównej bramie wyjściowej wszystkich uczelni technicznych. To prawo mówi, jeśli coś może pójść źle, to na pewno pójdzie. Teraz, mając z tyłu głowy treść tego prawa, trzeba budować systemy, rozwiązania w taki sposób, żeby właśnie nie mogło pójść źle. I teraz gdzie szczególnie może pójść źle? Gdzie konsekwencje błędów technicznych, również w obszarze informatyki, mogą być największe? Są takie branże działalności człowieka, które teraz wymienię, no, gdzie konsekwencje mogą być wręcz do utraty życia włącznie. To jest przemysł wydobywczy, to jest branża energetyczna, to jest transport i to są
jest eksploracja kosmosu. Każda z tych branż kładzie szczególnie duży nacisk na pewne hasła, na pewne rozwiązania z dziedziny zarządzania. Ja przychodzę do Państwa z doświadczeniem z zakresu branży komunikacyjnej, z branży kolejowej. Branża kolejowa ma swój zestaw norm mówiących o tym, w jaki sposób zarządzać. To są te normy, które tu wymieniłem. N50, 126, 128, 129. One zostały opracowane przez Cenelec, jak to mówimy, spolszczając. To jest European Committee for Electrotechnical Standardization, czyli ciało powołane przez Unię Europejską do tego, żeby patrzeć na rzeczy. Co wyróżnia to podejście? Po pierwsze, fundamentem jest ISO 9001. To znaczy, nie możemy wdrożyć tego systemu zarządzania jakości, jeżeli już jeszcze nie mamy certyfikatu potwierdzającego, że zarządzamy organizacją zgodnie z 9001. Jeśli już go mamy, to wchodzimy w te trzy hasła. Q, RAM, jest. Q, quality. RAM to jest złożenie trzech bardzo ważnych pojęć, które wzajemnie się przeplatają. R, reliability, to jest niezawodność. A, availability, dostępność. M, maintainability, są różne tłumaczenia, ja lubię podatność utrzymaniowa. I S, safety. Wszystkie one muszą być traktowane jednakowo. Najtrudniej uzyskać tą czwartą literkę S, bezpieczeństwo. Co wyróżnia ten system? To jest system kaskadowy i wyróżniają go zasady kontroli. W przypadku opracowywania oprogramowania takie hasła, które Państwu mogą się przydać na co dzień, to jest podział na pewne fazy. Czemu model V? Bo on przypomina literkę V, to może mnie najlepiej widać, ciemno-niebieskie tło układa się w literkę V. Chodzi o to, że są fazy zstępujące i fazy występujące. Generalnie chodzi o to, żeby w ogóle te fazy były zaznaczone, były widoczne w procesie projektowania i teraz zaczynamy od wymagań i schodzimy w dół. Przygotowujemy specyfikację, przygotowujemy następnie architekturę, później projekt szczegółowy. Dopiero na samym dole jest proces wytwarzania. To jest ten moment, kiedy zaczynamy pisać kod. To jest ten moment styku ramion modelu V. I później po stronie wstępującej są testy jednostkowe, testy integracyjne, testy systemowe i wreszcie testy akceptacyjne. Mnóstwo testów. I o co chodzi? Czemu ten model nazywa się modelem V? Przecież można by to wyprostować i powiedzieć sobie, niech wszystkie fazy lecą jedna po drugiej. Po to, że są związki poprzeczne pomiędzy nimi. Na przykład w momencie, w którym piszemy wymagania. Jak poznać, że wymagania są dobrze napisane? Wymagania są napisane dobrze, jeżeli już na etapie pisania wymagań jesteśmy w stanie przygotować testy, które je sprawdzają. To jest elementarna cecha tego modelu. Schodzimy dalej, to jest specyfikacja. Specyfikacja jest dobrze przygotowana, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić znowu zestaw testów, które pokrywają naszą specyfikację. Chodzi o to, żeby sobie zadać dodatkowe pytania na etapie projektowania, czy to w ogóle, co robimy, ma sens, czy to się da zrealizować, czy to da się przetestować. Dzięki temu można zastosować podejście test-driven development, czyli projektowanie sterowane testami. Czyli najpierw wręcz wymyślamy test do naszego wymagania, żeby sprawdzić, czy to w ogóle się da później sprawdzić. Żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś sobie wymyśla coś, co później będzie bardzo trudne do zrobienia, albo wiele osób zrozumie to inaczej. Teraz w tym modelu te poprzeczne strzałki już wyjaśniłem. Są jeszcze te strzałki, które widoczne są na jednym z ramion, zielone. To są strzałki sprawdzające. One mówią o tym, że po przejściu do kolejnej fazy zatrzymujemy się, sprawdzamy, czy na pewno uzyskaliśmy to, o co chodzi. To są strzałki, które one miały być w zamyśle chyba zielone. To są strzałki weryfikacyjne. A
te strzałki poprzeczne to są strzałki walidacyjne. Zaraz o tym jeszcze powiem, czym się różnią obie rzeczy. No i teraz zaczynając od początku, w momencie, w którym zaczynamy w ogóle tworzyć nasz system informatyczny, naszą na przykład stronę www. Najpierw musimy sobie powiedzieć, co to jest ten system, z czego się składa, czy wyróżnić jego podstawowe elementy. System to jest no de facto wyraz bliskoznaczny do słowa zbiór w języku polskim. A więc co jest tym zbiorem? Jakie są elementy? No jednym blokiem na przykład będzie interfejs użytkownika, drugim blokiem będzie jakaś funkcja, trzecim może być kolejna funkcja, ale czy na pewno? A może te funkcje powinny być ze sobą jakoś zgrupowane? Dlatego na te pytania trzeba sobie odpowiedzieć. I co jest równie ważne, co jest otoczeniem tego systemu? Po co? Po to, żeby zbudować interfejsy do otoczenia, żeby sobie powiedzieć, gdzie jest granica tego, co robimy. Żeby, broń Boże, nie uwikłać się w sytuację, w której na dobrą sprawę w kółko nam rośnie to, co robimy. Budowanie wymagań. To jest ten element bardzo ważny, o którym była mowa na poprzednim spotkaniu. Ja powiem teraz tylko, że oprócz samego zbudowania wymagań w projektach realizowanych zgodnie z tą metodologią niezwykle istotny jest nadzór nad nimi, znaczy sprawdzanie, co się z nimi dzieje. One mogą się dzielić na wymagania szczegółowe. Jeśli tak, musimy wiedzieć, które wynikają z których. Czyli to jest to hasło śledzalności. Musimy wiedzieć, co się dzieje z danym wymaganiem, nawet jak ono już zeszło do fazy implementacyjnej. Dlaczego podam taki dosyć wyrazisty przykład. Powstał już kod źródłowy. W tym kodzie źródłowym w zasadzie jedyną informacją, która pozwala na połapanie się komuś z zewnątrz, co jest czym, jest nagłówek. W tym nagłówku w komentarzu można umieścić linka, który prowadzi do wymagania. Wymagania mogą być zbudowane od takich w języku wysokiego poziomu. Podam przykład. No jeśli jest zimno, bądź grzej. No, fajnie. Później w następnej fazie uszczegółowiania się okazuje, że to jedno wymaganie w języku wysokiego poziomu przekłada się na przykład na dwa wymagania dotyczące sprzętu i dwa oprogramowania. Te dotyczące sprzętu. Jeśli jest zimno, włącz grzejnik G14. Jeśli jest zimno, ustaw na stawę na grzejniku G14 z pozycji 2 do 4. I dwa dotyczące oprogramowania. Zaloguj zmianę i pokaż ją na interfejsie. Teraz trzeba w dobrym systemie zarządzania wymaganiami pokazać te powiązania. One są potrzebne organizacjom zewnętrznym, które na przykład nadzorują proces, który jest realizowany, proces projektowania w danej firmie. I drugie hasło, testowalność, o nim już mówiłem. Każde wymaganie na każdym etapie musi być testowalne. Budowanie wymagań, o tym też było więcej mowa na poprzednim spotkaniu. Teraz tylko wspomnę, że jest taka pozycja mniej więcej od roku na rynku, a tych, którzy z Państwa, którzy chcieliby zgłębić temat, inżynieria wymagań w praktyce Bartosza Chrapskiego i Karoliny Mitrowicz. Pani Karoliny, nie poznałem Pana Bartosza, tak? Współpracuje z nami od pewnego czasu. Pochwalę, że to jest bestseller wydawnictwa PWN. Do budowania wymagań powstały specjalistyczne narzędzia. Jest ich już trochę. Wśród nich wyróżnia się DoorsNet firmy IBM, który jest takim no, najpełniejszym narzędziem, że tak powiem. Najwięcej obejmuje zagadnień, bo pozwala właśnie też na połączenie testowalności z budowaniem wymagań. Z takich, to jest narzędzie płatne, z takich natomiast otwartość kodowych, otwartość źródłowych i w pewnym zakresie darmowych, narzędzia firmy Redmine i klony do narzędzia Redmine. Redmine kojarzymy z backtrackerem na przykład. Pytanie, czy nie dałoby się zastosować Joomla? Zastanawiałem się nad tym. Niestety nie potrafię dać jednoznacznej odpowiedzi. No i teraz jeszcze parę słów o tej weryfikacji i walidacji, o tych strzałkach, które cofają trochę proces, nadzorują to, co było w poprzednich fazach. Jest różnica pomiędzy tymi dwoma pojęciami, bardzo ścisła w normach, w języku potocznym, niekoniecznie.
weryfikacja odpowiada, jak robimy. Czy robimy zgodnie z tym, co sobie powiedzieliśmy w danej firmie. Że jeżeli na przykład stworzyliśmy fragment kodu, to trafił on do repozytorium, został opisany, w nagłówku są podstawowe informacje. Ok, czyli te zagadnienia proceduralne. Czy robimy zgodnie z zasadami, które sobie wyznaczyliśmy w organizacji? No dobrze, ale gdybyśmy kierowali się tylko weryfikacją, tylko tymi zasadami, jak wytwarzać, w jaki sposób pisać, mogłoby dojść do błędu. Moglibyśmy stworzyć nie to, co zostało zaplanowane. Stąd jeszcze hasło walidacja, czyli nadzorujemy, co robimy. Czy faktycznie faza po fazie naszych działań zbliżamy się do tego, co sobie powiedzieliśmy, że powinniśmy otrzymać. To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć, ponieważ zaplanowaliśmy sobie krótkie prezentacje. Jeśli będą jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo.